znowu ukazał się Jezus nad jeziorem Tyberiackim, a ukazał się w ten sposób. Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: idę łowić ryby, odpowiedzieli mu. Idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie ułowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nim ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: przynieście jeszcze ryb, które teraz złowiliście. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie 153. A pomimo tak wielkiej ilości, sieć nie rozerwała się. Rzekł do nich Jezus: chodźcie, posiedźcie się. Żaden z uczniów nie odważył się zadać mu pytania: kto ty jesteś? Bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im, podobnie i rybę. Kto to jest kucharz? Gotuje mi dania, pieczę ciasto. Piecze chleb. Karczmie jest kucharz. Na pełne brzuchy. A znacie jakiegoś super kucharza? Ja mam kucharza, ja gotował kiedyś 2 minuty wszystko. A ty zawsze znasz jakiegoś kucharza? Nie. Ale może mama zna. Dobra. Ja znam, bo ja sam pomagam mamie gotować i ugotować. Kiedyś zrobiłem dwie kobie zrobiłem, ale takie co można jeść. Powiedzcie mi, o czym jest ten fragment Pisma Świętego? O czym on tutaj mówi? Co się wydarzyło, co się stało? Kto chce? Ten fragment Pisma Świętego nam pokazuje Pana Jezusa jako kucharza. Tak mi się wydaje. Czy zgadzacie się ze mną? No tak. Czy Jezus może być kucharzem? Może. W tym przypadku co dał uczniom? Ryby i chleb. Ryby i chleb. Zobaczcie, to, co na pewno Pan Jezus uczynił, sami idąc na łowy, zarzucając sieci, nic nie złowili. Na słowa Jezusa, który kazał im jeszcze raz te sieci zarzucić, to wówczas po Jego słowach okazało się, że te sieci stały się pełne. Pamiętacie, ile tych ryb było? 153. 153 wielkie, duże ryby. I to właśnie z tych ryb Jezus przygotował jak gdyby wieczerzę dla uczniów. Czy prócz ryb jeszcze coś było? Chleb. Zobaczcie, trzecie rozmnożenie Pana Jezusa, który karmi nie tylko tych, którzy Go słuchali, ale również i tych, którzy z Nim przebywali. Czyli tutaj w tym przypadku uczniów, a wcześniej ludy, które nauczał. Czy gdybyśmy tak na to popatrzyli, Jezus jako kucharz, to czy mama może być takim Jezusem kucharzem? Jak myślicie? Dlaczego? Też czasami gotuje. W zasadzie mama mniej, a dla nas najwięcej kto gotuje? Babcia. Zobaczcie, w chwili, kiedy ja i mama jesteśmy w pracy, a my w szkole, to babcia zajmuje się kuchnią, czy można powiedzieć, jest jak gdyby ten kucharz, Pan Jezus. Co się okazuje? Że robi dla nas coś wspaniałego, dzieląc i w zasadzie, nie wiem, służąc nam zarazem? Zgodzicie się z tym? No. Czy jest to jakiś rodzaj służby? Ale popatrzcie, tak jak ci apostołowie przyszli na brzeg i mieli gotowe jedzenie, tak samo my przychodzimy do domu i mamy gotowe jedzenie, no nie? Nie musimy się o nic martwić, babcia nam wszystko przygotuje. Tak sobie myślę teraz, że fajnie ci apostołowie mieli, że mieli Pana Jezusa, że im Jezus gotował, ale my mamy też fajnie, mamy babcię, która nam gotuje i rzeczywiście jest jak Pan Jezus. Sama służba jest tutaj najważniejsza. Że Pan Jezus pokazał służbę bliźniemu. Czy to w przypadku obmycia nóg apostołom, czy tutaj taki przykład, jak gotujemy. Czyli każdy dobry czyn, z czym wychodzi Pan Jezus do drugiej osoby, do bliźniego. To, co
Ty, Kinga, możesz uczynić dla brata, siostry i odwrotnie, może dla mamy, może dla taty, albo ja dla ciebie, to są właśnie te wszystkie dary, które wzajemnie możemy siebie obdarować. Jezus, przychodząc na świat, pokazał doskonale, że przychodzimy służyć właśnie drugiej osobie, podchodzimy do drugiej osoby z miłością, mając tą miłość w sercu. I tak samo jak babcia gdzieś nam dzisiaj w ten sposób pomaga, to tak samo właśnie Pan Jezus. A powiedzcie mi, po co nam jest w ogóle pożywienie potrzebne? Żeby przeżyć w ogóle. No, żeby przeżyć, ale my musimy się odpowiednio odżywiać, żeby to życie było nasze takie pełne, żebyśmy byli zdrowi, żebyśmy byli radośni, żebyśmy mieli energię, czyli to jest też bardzo ważne, czym my się żywimy, nie? Czy to nie jest ważne? Czy możecie jeść cały czas chipsy i to jest w ogóle super? Coca-Colę pić, albo jeszcze coś gorszego. Nie, tak nie wiem. No. W zasadzie mama wyszła w dobry temat, bo to, co jemy, to też powoduje, jacy jesteśmy. To, czym się karmimy, powoduje, jak się zachowujemy. Jeżeli nawet środowisko, Pan Jezus pokazywał miłość, a jeżeli trafi się w złe środowisko i karmimy się czymś, co jest złe, to również wtedy inne osoby możemy dokładnie czymś złym obdarować i to nie będzie wtedy nic dobrego. Dlatego zobaczcie, jak to jest istotne. Czy Jezus nas dzisiaj jest w stanie karmić? No nie. Ale czym? W jakiej chwili? A jak fajnie powiedzieliście, to co nam daje Pan Jezus, Eucharystia, Msza Święta, kiedy możemy w pełni uczestniczyć, mając czyste serce, będąc po spowiedzi, gdzie możemy skorzystać z tego daru, że Pan Jezus podczas ostatniej wieczerzy połamał chleb i właśnie mówiąc te słowa, że to jest moje ciało, no to w tym przypadku karmimy się ciałem Chrystusa i tym, co nam zostawił. W związku z czym dzięki temu możemy być lepsi. Teraz przeżywaliśmy taki trudny czas, gdzie nie chodziło się do kościoła, gdzie nie mogliśmy Pana Jezusa podczas Komunii Świętej przyjmować. Pamiętam ten dzień, jak poszłam pierwszy raz, gdy już można było. To przyjęcie Pana Jezusa do serca to było dla mnie, ja nie wiem, tego się nie da opisać. Ja pamiętam pierwszą Komunię Świętą, tak nie przeżywałam jak teraz, bo jak się coś utraci i potem to dostajemy z powrotem, to ma w tym czas taką wartość i taką moc, że ładno, nie? To tak samo jakbyśmy, nie wiem, jak głodny człowiek nie je i nagle mu dadzą jedzenie, to dla niego to jest, musi to być chyba coś niesamowitego, nie? W okresie, jak zaczęła się epidemia koronawirusa, czy czuliście tęsknotę za kościołem, że do tego kościoła nie możecie iść albo uczestniczyć w mszy świętej? Tak. Brakowało wam tego? Zobaczcie, jak to jest ważne, to jest to, czego potrzebujemy i tak samo jak człowiek do życia potrzebuje wody, jedzenia, tak samo te kwestie duchowe, które są niezwykle ważne, to, bo to powoduje, jakimi ludźmi jesteście, jakimi wychodzicie do drugiej osoby. Temu zobaczcie, jak ważna jest ta tutaj Ewangelia, ten fragment Pisma Świętego, który jest przytoczony, bo on doskonale właśnie pokazuje wagę tego wszystkiego i pokazuje, jacy powinniśmy być i że powinniśmy innym służyć. Niekoniecznie oczekując czegoś za to. Pomyślcie o tym, i to jest wasze bojowe zadanie, w jaki sposób jeden drugiemu pomagacie, w jaki sposób możecie to uczynić i co zrobić, żeby inne osoby poczuły, że dostały od was coś dobrego. Pomódlcie się wszyscy za głodujących, za tych, którzy wam dają jedzenie, którzy dają wam pokarm. Pamiętajmy o naszych babciach czy naszych mamach. To tam w ogóle gotuje ciocie. Także takie. Za nich musimy się również modlić.